Jeziora Turawskie to bardzo częsty cel wypraw rowerowych mieszkańców Opola i okolic. Wkrótce rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej z Opola właśnie nad jeziora. Na razie rowerzyści korzystają z tras leśnopolnych, które prowadzą nad Jezioro Średnie. To właśnie tam czeka na nas wójt Turawy, Dominik Pikos, który będzie naszym przewodnikiem po trasach rowerowych gminy Turawa. Będziemy nad Jeziorem Średnim, nad Jeziorem Dużym, a także nad Jeziorem Srebrnym w Osowcu. Jesteśmy teraz nad Jeziorem Średnim, to tutaj infrastruktura rowerowa wydaje się być, panie wójcie, chyba najlepsza, bowiem właściwie będziemy w stanie za chwilę objechać całe jezioro? Prawie całe. Chcieliśmy zostawić też troszeczkę takiego naturalnego terenu, gdzie wędkarze lubią posiedzieć, ale 3/4 praktycznie jeziora objedziemy taką ścieżką. To w takim razie jedziemy i sprawdzamy, jak to wygląda. Tak jest. Panie wójcie, Jezioro Średnie, mam wrażenie, że teraz w sposób szczególny chyba turystów przyciąga. Woda czysta, tak. Plaże ładne, ścieżki rowerowe są, więc tylko korzystać. Tak jest. Jezioro Średnie ma tą infrastrukturę rzeczywiście najlepszą. Woda jest czysta, ponieważ działa, funkcjonuje aerator. I ten aerator właśnie powoduje tą czystość wody, ale też proszę pamiętać, że nowe obowiązki doszły, na przykład właśnie koszenie wywłócznika, który się pojawia tylko w czystej wodzie z kolei. Panie wójcie, jesteśmy na wyjątkowej ławeczce w gminie Turawa, bo mówiąca, tak? Tak jest. To ławeczka, jak to działa? Ławeczka opowiada historię o naszej gminie, także o naszych atrakcjach. Siadamy. Jest tak, możliwość. Siadamy, udaj odpoczynek, tak relaks i można teraz słuchać o można gminie. Słuchać. To nasza Turawa, jedno z najbardziej uroczych i specyficznych miejsc naszego regionu. No i co do tego się zgadzamy, prawda? Oczywiście. Ale teraz pan wójt, panie wójcie, proszę się nie obrazić, ale właściwie ja już pana nie potrzebuję, tak? Bo mam ławeczkę, mogę słuchać o historii gminy, panie tak wójcie. Tak jest, tu jest w pigułce wszystko. To skupiamy się, możemy oddychać czystym powietrzem i słuchać o historii gminy, tak? Tak jest. No to słuchamy. Temu, że ta infrastruktura towarzysząca jest, to właściwie nawet jak mamy średnią pogodę, to jest się czym zająć tutaj nad Średnim. Tak jest. Proszę pamiętać, że mamy przecież też sporo infrastruktury związaną z restauracjami. Można pobiegać, można potrenować właśnie w siłowniach zewnętrznych. I wtedy, myślę, pogoda nie przeszkadza. Choć oczywiście liczylibyśmy sobie i ci, którzy tutaj przyjeżdżają, żeby słońce nad Turawą zawsze świeciło. No właśnie. Ale tak. Nam tutaj słońce już zaczyna ładnie świecić, więc liczymy, że jak najdłużej dzisiaj z nami pozostanie. Z Jeziora Średniego przyjechaliśmy tutaj nad Jezioro Duże i tu najłatwiej sobie uzmysłowić, że Jeziora Turawskie to przecież nie tylko rekreacja i plażowanie, ale to także raj dla wędkarzy i dla żeglarzy. Tak jest. Środowisko żeglarzy bardzo chętnie korzysta z wody Jeziora Dużego. Proszę pamiętać, że mamy cykliczne imprezy, między innymi jedna z największych, Mistrzostwa Świata Katamaranów w następnym roku, 22 lipca, na które zapraszamy. Mamy również bardzo poważną imprezę wspólnie z firmą Garmin, organizujemy zawody wędkarskie, na których jest około 40 załóg, także wiele środowisk łączy tutaj Jezioro Duże. A tutaj trasa rowerowa wzdłuż wałów, zatem jedziemy dalej. Tak jest. Wałami objechaliśmy Jezioro Duże i dojechaliśmy nad promenadę, czyli to takie najbardziej znane turystyczne miejsce. I ważna informacja, bowiem wiele wskazuje na to, że trochę się zmieni. Dzięki tak temu, że od tego roku gmina jest dzierżawcą właśnie promenady. Tak, w marcu udało się podpisać porozumienie dzierżawy z Wodami Polskimi. Zabiegaliśmy to przez około rok czasu. Co tutaj się zmieni? Zmieni się to, że możemy tym terenem władać, możemy wydatki ponosić jako gmina. Dostaliśmy dofinansowanie na remont promenady,
oświetlimy ją, wyremontujemy ten murek, możemy również czyścić, sprzątać plażę, która... Czyli będzie bardziej turystycznie, tak? Będzie bardziej turystycznie, będziemy chcieli po prostu odnowić wizerunek całej promenady. Z tego miejsca moglibyśmy przejechać wokół Jeziora Dużego, ale nasz plan jest inny, tak? Jedziemy nad Jezioro Srebrne. Tak jest, jedziemy nad Jezioro Srebrne, a myślę, że po drodze zaproponuję jeszcze zobaczyć nasz plac Park and Ride oraz tablicę przy hali imienia Joachima Halubczoka, która opowiada o historii powstania jeziora. Zatem jedziemy teraz do centrum Turawy. Tak jest. Jesteśmy w centrum Turawy przy Park and Ride, które jest przejawem tego, że Turawa inwestuje w infrastrukturę rowerową, no bo to właśnie jest najnowsza inwestycja niejako. Tak jest, to jest inwestycja powiązana z dużym projektem ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej od Zawady do Jezior Turawskich. Czyli tutaj będzie takie centrum, gdzie rowerzyści będą mogli się zaparkować swoje samochody, zatrzymać się i przesiąść się na rower. Oczywiście, mogą się przesiąść na rower, mogą stąd wyruszyć na przykład na objazd Jeziora Dużego, na którym byliśmy. I przy okazji oczywiście dzieci ze szkoły korzystają również z tego placu, czyli mogą przyjeżdżać tu na rowerach zostawiać. Stąd można też pojechać nad Jezioro Srebrne, my tak zrobimy, ale zanim nad Jezioro Srebrne, to najpierw trochę historii Turawskich jezior. Tak jest, zapraszam, mamy wystawę z tym związaną. Jesteśmy nad Jeziorem Srebrnym, to już ostatni przystanek na naszej dzisiejszej trasie. Pięknie świeci słońce i Jezioro Srebrne rzeczywiście jest srebrne. Tak jest, jak się podjeżdża, to od razu właśnie aż rzuca się w oczy to, że ten kolor jest naprawdę piękny, błękitny. Czyste plaże, sama natura. Tak. To dla tych, którzy bardziej może preferują spędzanie czasu na łonie natury, większy spokój, bo tutaj jest rzeczywiście spokojniej niż w naszych poprzednich lokalizacjach. Tak, tu może nie ma tych tłumów, tutaj można rozłożyć namiot, można kempingiem stanąć i korzystać z tej ciszy właśnie wkoło z lasów. I co najważniejsze, tutaj również można dojechać ścieżkami leśno-polnymi. Tak. I to, co kluczowe, to nad wszystkie jeziora na terenie gminy Turawa prowadzą ścieżki rowerowe, więc nic, tylko przyjeżdżać i korzystać. Tak jest, zapraszamy.